Hej moi drodzy, z tej strony Shiro i tak ten help to jest specjalnie dla nas. Zrobiliśmy questa z budynkiem. Robimy same główne misje. Tu już nam firalki zaczynają latać, nie wiem dlaczego. Oto widzimy firala w swoim własnym środowisku, naturalnym. Czyli przy szmatach i z palmą obok. Dobra. Ale, po pierwsze, musimy spotkać się z Jade w czerwonym budynku nad szmaragdowym kanałem, więc lecimy tam, powolutku, po cichutku, na paluszkach. Na paluszkach. Na to nie mogliśmy skoczyć. Więc wybierzmy się tam. Masz do sprzedaży, przyjacielu. Karabin policyjny w sumie słaby. O kurde, tam ich jest więcej, trzeba uważać. Ale wziąłbym sobie amunicję o strzelby, wiecie? W sumie jej nie mamy. W sumie jej nie mamy. Znaczy nie to, że nie mamy strzelby, tylko nie mamy amunicji. Dobra. Lecimy spotkać się z Jade, bo ostatnio to byłem po prostu na skraju, jeżeli chodzi o czas odcinka, czyli mieliśmy tam 33 minuty chyba. A to dla mnie już jest niestety niewygodne do renderingu. A wy i tak macie średnią oglądania chyba tam 15 minut czy 20, więc to nie jest dużo. Dobra, czy mam tu jak skoczyć? Mam tu jak skoczyć. Hop. 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 A, tutaj to było, kurde, ale poleciał do przodu. Hop. Good night. A, good night, dobra. Opuść się. Boże. Jade! Jade! Co się stanie Skorpionowi, kiedy utniesz mu... Rais porwał Jade i są w jakimś muzeum. Wiesz może, co miał na myśli? Muzeum? Tak. Rais używa go jako głównej kwatery. Crane, nie możesz tam iść. To miejsce powstało jako twierdza. To pakowanie się w paszczę lwa. Doskonale wiem, że czeka mnie tam gorące przyjęcie. Ale musi być sposób, żebyś tam zagrać, jakoś ich zaskoczyć. Niech pomyślę. Może Tarik? Jest kustoszem muzeum. Powinien co nieco wiedzieć o dawnych lochach twierdzy. Dobrze, pogadam z nim. No dobra, szukaj budynku z ogrodem na dachu. Tam znajdziesz Tarika. Aha, i jeszcze jedno. Jeśli dasz radę, poszukaj nowej broni. Przyda ci się. Co się stanie Skorpionowi, kiedy utniesz mu żądło? Żądło? Chyba żądło. Sting to jest żądło. Przyjdź do muzeum, żeby ją znaleźć. Tylko tak, dobra, teraz musimy znaleźć kustosza muzeum, tak? Tam coś się dzieje złego. Słyszę to. Słyszę to, że coś się tam dzieje złego. Tu będzie zombiek. Nie, o dziwo nie, o dziwo nie. Dobra, idziemy znaleźć kustosza. Jeszcze kazali nam znaleźć, kurczę, ogród na dachu, ale to jest co drugi ogród na dachu. Co drugi budynek ma ogród na dachu. O kurde. No, nie wyszło. Ale robimy to cyk, cyk, wy takie sprawne nie jesteście. Ja też nie. Och, fuck, dobra, jesteśmy na ziemi. Jesteśmy na ziemi, jesteśmy na ziemi. O cholera. A i co? Barany? Nie ma tak łatwo ze mną. A, jestem Spooky Shiro, ja się was nie boję. Jestem mistrzem parkouru. Patrzcie, to będzie bezczelne. Żółta skrzynka? Żółta skrzynka. I cyk przez budynek. O kurde, to są drzwi zamknięte. Nie miało tak wyjść, ale wyszło jak wyszło. Skakuj, Crane, skakuj. Pokaż, że jesteś biegacz number one. Dobra, mamy tu safe zona do odblokowania. Au. To zabolało. To zabolało. O dobra, tam jest koszmar. A ja sobie wezmę żółtą skrzynkę. Ale jestem bezczelna świnia, po prostu nie wiem. Lecisz! Go, go, Power Rangers! Dobra, resztę będziemy odblokowywać już na jakimś odcinku specjalnym z Dying Lighta, dodatkowym. A gdzie jest ten kustosz muzeum? Co tam jest? Tam jest duży, tam jest mały. A jak zaktywuję samochód pułapkę i przez nią przejdę? Ale jestem bezczelna świnia, naprawdę.
To wywaliło. Łapka! Zagrajcie w ten sposób. Kolejna pułapka. Jeszcze jedna pułapka. No, dobra, udało się. Jesteśmy. Ty dajesz nam jakieś achievementy czy wyzwania. To nie chcemy. Tarik? Czego chcesz? Nie mamy tu nic poza odrobiną jedzenia. Spoko luz, stary. Spokojnie, przysłała mnie Troy. Troy, dzięki Bogu. Odkąd znalazłem tego dzieciaka, cały chodzę z nerwów. On nie ma nikogo, a ja nie wiem, jak zajmować się dziećmi, wiesz? Nie dlatego tu jestem. Ale Troy obiecała, że kogoś przyślę. Muszę się dostać do muzeum. Do muzeum? Ale Troy mówiła, że ktoś przyjdzie pomóc. Obiecała. Spokojnie, Tarik. Powiedz mi, jak się dostać do muzeum, a pomogę ci rozwiązać ten problem. Rais rządzi w muzeum. Zabije cię na miejscu. Dlatego nie może mnie zobaczyć. Troy mówiła, że byłeś tam kustoszem i że jeśli ktoś wie, jak się tam zakraść, to ty. Zatem? Masz może sprzęt do nurkowania? Nie. Szkoda. Jest wejście pod powierzchnią szmaragdowego stawu, ale tam jest ładny kawałek do przepłynięcia pod wodą. Bez sprzętu najpewniej utoniesz. Najpewniej to nie na pewno. Więc zaryzykuję. No dobra. Jak ryzykujemy, to ryzykujemy. Tu już więcej questów nie ma? Żadnych notatek? Kurde, to my nie mieliśmy żadnej notatki, nie? Zdrastwujcie. Wyglądacie na kogoś, kto niczego się nie boi. Żanna zna się na takich jak wy. Z Żanną za młodu też tak było. Żanna broniła, chroniła ludzi. Cóż, ale Żanna robiła to dla pieniędzy. A wy, chodzą słuchy, jesteście prawdziwym bohaterem. Czy tak? Prestycie, moją zuchwałość. Ale wyglądacie na kogoś, kto nie odmówiłby pomocy dziecku. Co cię trapi? Jest taki chłopiec pod opieką Tarika. Kompletnie bezradny. Cóż, obaj zdają się być bezradni. Chłopiec przeżył coś strasznego, a Tarik wciąż uważa, że jego młodszy brat jest w niebezpieczeństwie. Gdybyście tylko mogli im pomóc. Jasne, łapię, ale nie wiem, czy się nadaje. Och, nadajecie się. Żanna wie. Bądź pewien. Da svidania. Sayonara i do przodu. Wiecie co? Jak grałem w tą grę już tyle razy, to nie pamiętam tego questa. Nie pamiętam żadnej Rosjanki tutaj. Żadnej Rosjanki te nie pamiętam. Dobra, znajdź podwodne wejście w szmaragdowym stawie, aby dostać się do środka muzeum. Tak to jest, jak się czyta, a nie patrzy, gdzie się chodzi. Pyk, pyk, patrzcie, kurde, parkour, parkour, pyk, pyk. I do przodu. I jeszcze na bezczela włączymy sobie pułapkę. I oczywiście nie będziemy po skałach, bo Crane nie lubi i nie umie chodzić po skałach. Pyk, pyk. Opa. Serio, ale wiecie co, w sumie tak tutaj na koszmarze i podczas noski to nie jest wcale jakoś trudne. Myślałem, że oni tutaj siedzą. W ogóle co to jest za kółko wzajemnej adoracji, przepraszam bardzo. Co to jest za kółko wzajemnej adoracji? Ja się pytam. Kurde, nie wyszło. Nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło. Mam nadzieję, że to wyjdzie teraz. Powiedział, że nie jest wcale tak trudno, po czym kurde zwołał sobie koszmary do pościgu, no. Ja to jestem inteligentny człowiek, ja to zawsze wiedziałem. O, Raisy, postrzelajcie trochę. O, właśnie o to mi chodziło, dziękuję. Autobus! Hop, hop, hop. I kolejna pułapka. Zawsze to ekspy do siły. W ogóle zaraz mamy 19 poziom siły. Chciałbym, żeby już na nasz dodatek, który będziemy oczywiście też robić, chciałbym mieć już wymaksowane wszystkie statystyki, wiecie? Dobra, gdzieś to tutaj ma być? Mapa? Chyba tak. Wow, ale świecące się algi. Zapomniałem słowa, jak to się nazywa? Chciałem powiedzieć krzaki. Chciałem powiedzieć krzaki, w ogóle dawno już nie wbiliśmy żadnego poziomu legendy.
I to mnie bardzo martwi. O, się popisałeś z tą kotwiczką. To się popisałeś. Ej, ale weź przestań. Ja cię za nogawki nie chwytam. Ja cię za nogawki nie chwytam, to raz. Widzisz, po co ci to było? Wow! Idę od was, bo jesteście niemili, nieuprzejmi i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. Kyle, do góry na razie. Płyniemy na wprost, dopóki nie dojdziesz do kółeczka. Rozumiem, że to jest ta twierdza. Coś tu znajdziemy? Czy nic? Aha, jest wejście. Panie Rice, idziemy do ciebie. Idziemy do pana, idziemy panu spuścić łomot. Nie wiem, co on płakał, że niby tu jest takie ciężkie wejście. Skoro my tutaj sobie, o, pływamy bez problemu. Cyk. No nawet ja bym dopłynął chyba, wiecie? No dobra, może jednak nie dopłynąłbym już. A jednak może bym dopłynął. To zależy, bo w sumie palę papierochy, więc to mogłoby być ciężkie dla mnie. Ale myślę, że bym dał radę. Dobra, chyba tędy musimy iść, co? I serio, chyba mi się udałoby tutaj dopłynąć. Nie da się tego otworzyć. Ej, tam jest skarb! Proszę mi tam otworzyć drzwi. Garnizon Rejsa. My tak idziemy tutaj bez żadnego przygotowania. Troy doskonale wiedziała, o jakie muzeum chodzi Rejsowi. Ten budynek był pierwotnie twierdzą i teraz jest najsilniejszą placówką Rejsa w sektorze Zero. Muszę dostać się do środka, zanim Jade poważnie ucierpi. Albo zginie, albo gorzej. Nie bądź takim pesymistą, Crane. Dobra. Lecimy na Szczecin. Bo tu chyba się przyda nam pistolet, co? Tu będzie dużo strzelania, coś mi się wydaje. Dobry. Dobry i do widzenia. Rybki, zbierz rybkę. No, bez jej naprawdę się nie da? O wy, ale skam. No musi się tutaj, a tu jest niżej wejście. Ale mnie wyskamowali. Rybki mają co jeść przynajmniej. W sumie takie wielkie akwarium. Ej, dobra, bo w sumie tak się śmieje, a ja mam coraz mniej powietrza. Coraz mniej powietrza. Pyk. Odsuń się. Ej, serio, nie wiem czy dopłynę. Nie, dobra, to jest już wyjście. To jest git. I do wody. Kompu. No i właśnie, popatrzcie, w sumie, kurde, to jest krew zarażonych i tak dalej. Przecież to się dostaje do organizmu, dostaje się do krwiobiegu. Czyli w teorii wirusa tutaj jest już od groma. On się na pewno już wydostał poza Haran, no bo wiadomo, to są rzeki i tym podobne jakoś połączone. Musieliby to wszystko filtrować, a wątpię, żeby oni to robili, więc tu każdy jest już zarażony. Nie ma niezarażonego. W ogóle widziałem, że w dwójce jest coś takiego, że musimy być na słońcu, żeby tak jakby nie zamienić się w zombiaka. Jestem ciekaw, jak będzie rozwiązane to, że na przykład ktoś znajdzie antyzynę i sobie ją strzyknął. Jakby to się potoczyło? Jakby zareagował organizm? Jak ten lore by to wyjaśnił? Jestem bardzo ciekaw. I cyk, 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 do góry, do góry, do góry i do góry. Nie teraz, o, błagam, nie teraz. Kyle, źle z tobą, stary. Dobra, ale niech się ta stamina już zregeneruje, co? Będzie parkour? O, nie wyszło. Słyszycie? Jestem w środku. To była ta łatwa część. Zdajesz sobie z tego sprawę? Beznadziejnie podnosisz na duchu, wiesz? Nie od tego jestem, ale powodzenia. Damy radę, kochani. Rajs to normalnie tutaj będzie płakał. Ze śmiechu. Jak zobaczy mój parkour.
Dobra. O kurde. Headshot, dziady. Cisza? Cisza. Dzień dobry państwu. Nie udawajcie, że mnie widzieliście. Wiem, że to było skryptowane wszystko. Piątkowy egipski hopesz. No dobra. Znów się widzimy. Poprzednim razem zabrałeś coś mojego. Teraz ja zabrałem coś twojego. Już za późno na targi, Raiz. Wyjdę stąd z Jade, albo z twoją jedyną już dłonią. Zastanów się. Nie możesz żądać oddania jej, Crane. Musisz wykazać zaangażowanie. Do ataku! Chłopaki się za dużo w CS-a nagrali. Takie mam wrażenie. O kurde! Mocne! Dobra, to będzie skradanko, strzelanka. Jak w CS-ie, pamiętajcie, rush B. Ej, bo jak ja wam granat rzucę... Pak, dobra. Najgorsze jest to, że ich nie widzę. Kurde, granaty macie, no bez jaj. Rzecz się. Panika. Dobra robota. Teraz się pośmiejemy obydwoje. No właśnie. Łepek ci było widać, dziadu. I jak zombiaka. Jak zombiaczka. Mogę tak cały dzień. Dobra, żartowałem. Nie cały dzień. Dobrze, żartowaliśmy, spokojnie. Kurde, ale się rozupalili. O, antyzyna? Być może? Tarcza? Dzień dobry, halo? Jest tu kto? Co z wami nie da? Zastrzelić go! Granat! Skąd wy macie tyle granatów? Ja tu gram eko. No wiem, już dawno. W końcu jestem Kyle Crane. No nie? Dobra, gdzie ty gnido jesteś? Gdzieś tu. Ej, wiesz co, ja ci granatów pod stopy nie wrzucam. Umieraj, gnoju. Kurde. Nie wyszło. Po co ci to było? Au. Teraz umrę. Jest tak ciemno, że nic nie widać. No tak, Kyle, pewnie. To jest najlepszy sposób wspinaczki w twoim wykonaniu. No weź skocz. Nie się odbijasz jak ten burek. Amunicja i wchodzimy na pełnej. Pyk, pyk, pyk. Zatrzymajcie go, zanim znowu ucieknie. Pyk, jak w CS-ie. Jak w CS-ie. Apteczka, szybka, pyk, pyk i lecimy dalej, kochani. Otwieramy ten pierdzielnik. O, szlak, nie! Nie teraz! Kyle, nie przesadzaj. Znaj się, okej. No, dalej. Tak w ogóle. Nie będzie czekała całą wieczność. Możemy użyć tarczy. Wyjdziemy normalnie jak słoty. Gdzie wy jesteś ta?
Gamonie. Gdzie wy jesteście, Gamonie? Ktoś jest na podwieszonych sufitach? Nie. Dobra, gdzie jest wejście? Tu jest wejście. Nie lubimy szkła. Au. Rącia. Kurde, mi się skończyło, naprawdę. Au, to bolało. No i co teraz, cwaniaczki? Kto jest lepszy? Kto jest pomysłowszy? Tam jeszcze jest jakiś? Jest ich kilku chyba nawet. Wchodzimy dalej. Ostrzał. Ostrzał spory, ale daliśmy radę. Wkrótce będzie miała gościa. Pośpiesz się, Crane. No, dalej, Crane. Postaraj się. Zanim zostanie. Ty mnie tu nie prowokuj, bo na mnie to nie działa. Gdzie ty jesteś? Najgorsze jest to, że te szyby powodują to, że ich nie widzę. Ja bym się uleczył, wiecie? Bo... O, Jade śpi. Znaczy, już śpi w sumie. Zdychaj. I moja ulubiona część. Najlepsza, ulubiona. Kochana. Perfekto. Dobra, mamy jakieś fajne granaty? Mamy granaty. Flary nam są na razie niepotrzebne. I walnie. Woohoo! Ile ekspów? Plany. Która maskująca dali. Palna cięższy to nie. Granaty obłąkowe, trujące granaty, granaty zamrażające, bomby kurta. Pułapka obłąkowa, obłąkowa popka, trująca pułapka. Dobra, wypróbujmy te pułapki, co wy na to? Enter. Bo tu chyba nie mam czegoś takiego jak jakieś granaty. Granaty, które ich przywołują. Wow! Aż mnie wywaliło. Wstawaj, Kale. Kale, wstawaj. No nie, śpi. Ej, no co ci jest? Ej, Kyle nam się zbugował. Granaty go przytłoczyły, ewidentnie. A, dobra, to było fajne. Podoba mi się. Macie jeszcze jeden granat. Tylko ja uciekam, uciekam. Bomba kurta. O, ale walło. Widzicie, że wy jeszcze żyjecie. Nieładnie. Dobra, ukryjmy się, niech się zdeagrują. Raz. Dwa. Ej, ty mnie nie powinieneś zobaczyć. Jestem teraz niewidoczny. O, tej rękę w ogóle uwaliło. Ty mnie chyba widzisz, co? Już nie. Już mnie na pewno nie widzisz. Zawsze uwielbiałem ten fragment, bo tak się pięknie nabijało te poziomy. To jest po prostu beautiful. Szybko walnęło. Ej, dlaczego? O nie, tam jeszcze strzelają do nas. No nie dość, że zombie jak mnie bije po gębie. Patrzcie, jaki szybki, bill. Dobra, te bomby mi się nie podobały. Lepsze były tamte.
Zamrażające, wybuchowa pułapka. Jest ich więcej. Jest ich stanowczo więcej. O, przepraszam. Pyk. Au! Ulecz się. Pyk. Kolejne. Pyk. Jak na placu zabaw. Dzień dobry. Dupę te strzel. Au! Jezu, jaki ty silny jesteś. Au, gaj. Już nie jesteś taki silny, co? Dzięki. Dzięki, Rejski, dzięki. Ej, dobra, już. Starczy. To chyba był head. Dobra, wy mnie teraz widzicie, rozumiem, tak? Wy mnie widzi, ta cwaniaczki, widzi tam mnie. Jak to walnie. Pyk. Au. Kumrę, to będzie śmiesznie. Au. Macie jeszcze jednego granata. No umrzyj. Takiego ekspowiska to ja nigdy nie pobłażam. No naprawdę. Ale wy wredni jesteście. Ja wam tu nic nie robię, a wy mnie tuczecie, no? Jak możecie? Już. Chyba ci się niedobrze zrobiło, prawda? Au. No co? Tak się popatrzymy na siebie? Ja sobie postrzelam, dobra? No właśnie, i już po przyjacielu. A jak się na mnie patrzysz? Pyk. W ogóle wbiliśmy 19 poziom. Siły. Niedobitki pozostawały, które mnie jednak widzą. Chociaż nie powinny. Raz. Czemu ty mnie widzisz? Staminka ładuj się. Odczep się. Ej, mało HP. Low HP. No i po co ci to było? Jak własne nogi potykasz. Ja wiem, że tu jest sporo lutu, ale aż tak tego nie potrzebuję. I wyrżnęliśmy cały tutaj dziedziniec. Mam czyste sumienie, naprawdę. Ale apteczki sobie jeszcze użyję. Jeszcze sobie użyjemy apteczki. No to było ich dwóch. Dziadigów. Ratuj Jade. Co się stanie, jak strzelę w ciebie? Wow! Latające zombie. Tego powinni zrobić jakąś grę. Tu to się odczep. Ja mam granat? Mam granat. O! Ale wywaliło. No, umierać. Umierać mi to szybko, proszę. No nie, no panowie, tak to my się nie bawimy. Macie granat. Ja tu jeszcze wolny to. Ale tam impreza. Powiedziałem umrzyj, to umrzyj. Więcej was matka nie miała tutaj? Macie jeszcze jeden. No już nie mam granatu. Bum. Ty umierasz,
Ty umierasz. No dobij ją. Dobij. No właśnie. Dobra, kochani, ale zanim wejdziemy. Mój żołądek! Boże! Niech to się skończy! Zanim wejdziemy do środka, to niestety już na tym odcinku. W następnym odcineczku, kochani. Ja sobie może jeszcze pozbieram te rzeczy, o ile jeszcze nie znikły. I o ile jeszcze mogę. O, nie mogę używać kotwiczki, no nie. Znikło czy nie znikło, jak myślicie? Nie znikło, dobra, kochani, ja się z wami tutaj żegnam, w ogóle się zombiaki przespiły. Więc pamiętajcie o Discordzie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu. Grał dla was Shiro, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, wieczoru, czy cokolwiek tam macie. Hej, hej!